Witam Was w kolejnym odcinku UK Warto Widzieć. Dzisiejszym tematem odcinka będzie, jaką ciężarówkę byś kupił, gdybyś miał własną firmę. Tak, no właśnie, jaką ciężarówkę byś kupił, jakbyś miał własną firmę? To jest dobre pytanie, ponieważ w niedługim czasie będę się chyba przygotowywał właśnie do zakupu takiej ciężarówki, ponieważ w czerwcu rozpoczynam kurs menedżerski. Jeżeli chodzi o Polskę, jest to to samo co kurs na przewoźnika i mam nadzieję, że do września powinienem być już po egzaminach. Mam nadzieję, że zdanych pozytywnie, no ale zobaczymy, jak to będzie. No i czytając teraz, ucząc się, przeglądam również w internecie, jakie są oferty ciągników do sprzedania. Oczywiście chciałbym kupić nowy ciągnik, są do tego oferty leasingowe, ale muszę to przeliczyć, czy będzie mnie taki właśnie ciągnik nowy stać na starcie. Ale to jest sprawa, jak powiedzmy, niedalekiej przyszłości. Natomiast na razie skupiam się na ciągnikach używanych i patrzę, co jest w tej chwili w ofercie do sprzedaży. I może przejdźmy teraz do ekranu komputera. I pierwszą stronę, którą wybrałem niedaleko miejsca, w którym mieszkam, jest to samochód marki, ciągnik marki Mercedes. Jeździłem takim samochodem, tutaj właśnie widzimy na zdjęciu aktorsa, i byłem nim zachwycony, jeżeli chodzi o jego przyspieszenie, wyciszenie, no jak i samą frajdę z jazdy. Patrząc tutaj na niektóre oferty, one wyglądają, te samochody, całkiem nieźle. No w tym przypadku tutaj samochód, który oglądamy, jest z 2016 roku i ma niewielki przebieg, bo tylko 41 tysięcy mil. I no jest to ciekawa oferta. Tutaj, jeżeli chodzi o cenę, to jest 59 tysięcy funtów plus VAT. No jest to trochę pieniędzy, no ale no, takie zabawki nie są tanie. Co tu jeszcze można zobaczyć? Mamy tu jeszcze inną ofertę za 46 tysięcy. Jest to Actros 2548. Ten już ma troszeczkę większy przebieg, bo 188 tysięcy mil. Ale też wygląda tak, jakby dopiero z salonu wyjechał, więc może warto poszukać właśnie samochodów używanych, takich cukiereczków. Jest to możliwe, więc być może będzie to Mercedes. No ale żeby tylko nie stać na Mercedesie, poszukałem też Scania, no ale niestety no, jest tutaj dla mnie przynajmniej rozczarowanie, ponieważ samochody, które są w tej chwili dostępne, używane, to są poprzednie modele. Więc one już wyglądają trochę staro, bo patrząc na nową Scanię, no to chyba każdy z nas już widział taki nowy model Scania. No to jest oczywiście wielka przepaść, jeżeli chodzi o technikę, no i o wygląd, więc chyba raczej ze Scania bym zrezygnował, chociaż jak to się mówi, ona jest najbliższa mojemu sercu. No ale Scania to Scania, no nic tutaj nowego nie wymyślę. Ale no tak jak mówiłem, no patrząc na Scanię, z chęcią bym wziął właśnie samochód, auto już w takiej budzie, która jest najbardziej jeszcze taka, nazwijmy to, do ludzi podobna. Następnym samochodem, marką, którą tutaj znalazłem w ofercie, jest Volvo. I też jest tutaj ciekawa oferta, bo tutaj już patrząc na samochody z roku bodajże chyba 14, ten nakład jest 16, więc ma 2 lata. One też się bardzo ładnie prezentują. Ja jeździłem takim samochodem, takim ciągnikiem i powiem Wam, że byłem zachwycony. No troszeczkę ten środek taki nie jest do końca dla mnie atrakcyjny, no, ten hamulec ręczny, ale Volvo to Volvo, ma świetną skrzynię biegów i świetny silnik. Następnym samochodem, na którym się zastanawiałem, to jest DAF, ale tutaj nie ma za dużo ofert DAF-a, jeżeli chodzi o samochody używane. To jest tylko kilka takich, właściwie jeden samochód, ale to jest poprzednia buda, więc on troszeczkę wygląda już nieciekawie, chyba dałbym sobie spokój. No i jeszcze został MAN, ponieważ ja innych samochodów nie uznaję, ciężarówek, czyli Renault i Iveco nie wchodzi w żaden sposób w grę. No i właśnie,
takie mamy tutaj oferty. No i jest pytanie do Was. Co byście wybrali, gdybyście mieli ukończony kurs przewoźnika i wstępnie przyznaną linię leasingową na auto? Jaki model? Mam prośbę, napiszcie mi to pod filmikiem, a Wam życzę sukcesów i mam nadzieję, że też uda Wam się, tak jak mi, mam nadzieję, się uda zdać taki egzamin i kupić taki właśnie sprzęt. Pozdrawiam.